Dzień dobry, tutaj oficer Pączkowski i o Jezu. Dobra, i lecimy z tą robotą. I witam was w kolejnym odcinku GTA 4 LCPD Ever. Tak, nieważne. Puf. Jedziemy. No i mi zbiło koguta. Dzisiaj tak trochę w sumie widzę się z wami na dłużej, wiecie, bo nas trochę odłożyli na bok, bo się teraz kamerzyści klockami bawią, także... Zaję posłanie, bo dzisiaj jest 15 minut i kurde, i widzimy się później już w czwartek, o ile się nie mylę. Nieważne, ja nie jestem kamerzystą. To! Koszulkę FIB jeszcze ma. No i elegancko. Poproszę transport po więźnia. Także są trochę zajęci teraz. O nie, kotek komuś zniknął. Have you seen my adorable pussy? No nieważne. No i wiecie, i tak to jakoś działa, nie? Że nasz kurde troszeczkę przełożyli. No ale mówi się trudno. I jedzie się dalej. Albo strzela się dalej. Słuchajcie, bo może niektórzy się z was zastanawiają, czemu ja tak bardzo lubię strzelać do ludzi, szczególnie do tłumów, przy użyciu broni automatycznej. No kurde, nie wiem czy wy wiecie, ale ja służyłem w Wietnamie. A Wietnam zmienia człowieka. Wietnam zmienia człowieka. To za Jimmy'ego, ty żółtko walony! Jimmy, przepraszam. Nieważne, jedziemy, strzelanina. Nie, to czekać trzeba. Broń automatyczną. Naprawdę, Wietnam zmienia ludzi. Uwierzcie mi. Jeżeli powiedzą wam, słuchaj, jedźcie do Wietnamu, to wy jedźcie do Meksyku. Uciekajcie stamtąd. Dobra, zaczynamy zabawę. To było aż za łatwe. Ja liczyłem, że to będzie powtórka z Wietnamu, a tu dupa. Stary, tu jest ulica! No, no strażacy nawet są. Oho! Ulica! Ulica! Ja jakoś wam się na chodniki nie wpieprzam, to co chodzi. Dobra, czasami muszę. Ale to służbowo. Dobra, jesteśmy tutaj w blokowiskach. Bardzo lubię tą dzielnicę. Dziękuję. I weź te skarpety niżej, synu. Aha, no zniknął sobie. No i dobrze. Także no. Mówię, nie dziwcie się, że tak strzelam, bo naprawdę Wietnam zmienia ludzi. Będziecie kiedyś w Wietnamie, to zrozumiecie. Mugging. A nie, odrzucenie. Dobra, nieważne. No, także mówię. Wietnam zmienia ludzi. Halo, tutaj Pączkowski, ja tutaj sobie siedzę, na razie i nie mam nic do roboty, byście mi coś dali ciekawego. No to jest jakiś tunel. Przejdźmy może tędy. Gdzie ja jestem? Oho. Ktoś uzbrojony, kto ucieka samochodem. Tu się przyda. Broń automatyczna. Ona jest dobra do wszystkiego, uwierzcie mi. Naprawdę. Nie jesteście w stanie otworzyć słoika? Broń automatyczna. Nie macie zapłacić za taksówkę? Broń automatyczna. Kasjerka się pyta, czy może być wam na grosik? Broń automatyczna. Dobra, bo oni chyba wiedzą, gdzie on jest, a nie, ja nie bardzo. Proszę bardzo, gdzie jest podejrzany? No kurde.
Co się stało? Świetna robota, ale podwyżka przynajmniej wpadła. Padłem w poślizg! Uuu, ale poleciał. I dlatego, słuchajcie, nosi się kaski na motocyklach. To jest bardzo ważne. Ja nie żartuję. Ja mówię kompletnie poważnie. Nie masz kasku, to nawet nie wsiadaj. Dobra, jedziemy. Strzelanina. Na Star Junction. No i po co się zatrzymałaś? Nie mów mi tylko, że fałszywy alarm. Super! Nienawidzę fałszywych alarmów. Ktoś musi za nie zapłacić, tak? Wtedy policjant marnuje swój czas, swoje paliwo, swoje nerwy. Swoje życie, krótko mówiąc, marnuje, tak? Bo sobie jakiś pajac zażartował, że tu strzelanina. No i co? I mugging. No, odrzucone. Dobra, co my tu mamy? Jezu, jak tu jest ładnie. No, bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Nieważne, jedziemy. Oho. Nie, drzwi nie domknięte. Chorobcie. Już jadę na miejsce, tak? Tylko muszę odzyskać mój pojazd. Swoją drogą, może kamizelkę jeszcze wezmę, bo nie wiadomo, co tam ten świr odwali, tak? Ty. Dobra. Broń automatyczna. Ale ja jadę tędy, bo będzie szybciej. Dziękuję. On tam bije ludzi w środku. Bił ludzi w środku. Strzelać czy nie? Dobra, bo jeszcze mnie tu o antysemityzm posądzą, a to jest nielegalne. Ale bodnąć zawsze można. No. Ulica! Drug deal. Drug deal. To może być ciekawe. Pojedźmy na... Pojedźmy na miejsce zdarzenia. Zaparkujmy dyskretnie. Przejdźmy się tam powoli. Pomalutku, powolutku, aż do skutku. Cholerka, zła uliczka. Proszę się odsunąć, policja. Jak mnie nazwałeś? No. Także jedziemy od drugiej strony. No bo nie moja wina, że to jest... O, super. Nie moja wina, że to nie ma przejścia, tak? Tutaj. Stary, mógłbyś się przydać nawet. Dobra, pomalutku, powolutku, aż do skutku. Dobra, podejrzany ucieka. Oficer Pączkowski, lecę w pościg. O, czyli teraz tutaj jest przejście, tak? To ty, kobieto? Nie, to nie ona. Na skróty. No, kobieto! Idź! Już, tu. Ręce. Jesteś aresztowany. Dobra, dobra. Perfekt. Czyli tu jest jednak przejście. No super, a ja szedłem naokoło. Dobra, szybko. Oddychaj. Uff. To klucz do sukcesu, pamiętajcie.
I znowu na skróty. O Jezu, tu jest wyżej. Oła. Z kolana połamie kiedyś. Jest moja bryczka. Naprawmy ją. Dobra, dzięki. No szybciutko, muszę jechać. Już, już, już. Dobra, dzięki. O, 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 a nie, kolejny domestyk. Ulica! Nie lubię, jak mi ktoś biega na ulicę. Takich ludzi nie szanuję, nie biegajcie na ulicę. Szus, szus, szus. Dobra, elegancko ustępują mi drogi. O, jaki fajny telefon. No, no, kiedyś to były telefony. Nie to co dzisiaj. Ech. Taki, patrzcie, mały badziewiak. Tutaj, znowu. To już jest mało fajne. Tutaj zresztą nie mam kogo aresztować. No. I tak to się robi, no. Ulica! I... o! Szacun. O, widzicie? Jeżeli jesteście w stanie uskoczyć przed pędzącym samochodem, to zabiegajcie po tej ulicy, mi to nie robi. Kolejny magging. O nie, dobra, odwołanie. Pii, się wystraszył. Siup. Ja to jednak umiem manewrować między autami. Dalej jeszcze jakieś jedno szybkie tutaj zleconko. O! O nie! Zakłócanie ruchu drogowego? Dobrze widziałem? Nie cierpię takiej roboty, zawsze trzeba rozstrzygać, kto jest winny wypadku. A nie, znowu tutaj proszę. O Boże. Jezu. Dobra. Jak coś, to się nie dziwcie, że w tych kawiarnkach jest tak cicho. Ponieważ pan montażysta mi powiedział, że ostatnio przez kafejkę internetową mieliśmy problemy, także... To nie jest nasz głupi wybryk, tylko... No niestety, taka praca. No. Dobra, Jezyk, trzeba objazdem jechać. Super. Lecimy szybciutko zrobić ostatnią robotę i... O Jezu. Zgubiłem maskę. Tutaj. Teraz tak, tutaj. Tutaj. I tutaj. Jezu, jakie są skomplikowane uliczki. W kościele zadymek ktoś robi? Nie uciekaj! Rączki. Rączki. Jesteśmy na cmentarzu, licz się z tym. Mógłbym cię od razu pochować. Mnie to nie obchodzi, że masz bloga. Dobra, panowie, wy przyjeżdżacie po niego. Halo? Nic ci nie jest? Halo? Odezwij się. Mów do mnie. Mów do mnie. Ej, masz taką twarz, żebyś mogła w nowej Andromedzie występować. Już nie. Jezu, i czego się drzesz? Nie drzyj się. Nie drży się, tak na przestrogę. Jest cisza nocna, tak? Dziękuję. Do widzenia. No uciekaj. No. Właśnie, dzwony biją.
A tu proszę, taki debil stoi się drze. Dobra. Jedziemy na komisariat. Ja słuchajcie, mam jeszcze coś ciekawego opowiem. Słuchajcie. Jak byliśmy w tym Wietnamie, to miałem takiego kumpla Franciszka. To był dobry gość. To był dobry gość, ale... Ale no co poradzić, dorwali go. To było o poranku, była 4 nad ranem. My akurat kończyliśmy pić naszą popołudniową herbatkę. I zaczęło się. Zrzucili na nas napalm. Wszystko stanęło w ogniu, razem z Franciszkiem. Ale Franciszek to miał to gdzieś, on w sumie lubił nawet ciepło. Dlatego pojechał do Wietnamu, on lubił takie temperatury. I słuchajcie... No złapał 2 karabiny, a kim zaczął napierdzielać, co popadnie, to musiałem go postrzelić, bo prawie mi trafił. No wiecie, no... Co to w ogóle za wariat? Na nas leci napalm, a ten bierze giwery i strzela, do czego popadnie, no ludzie. I to ma być żołnierz? Policjant jeszcze bym powiedział, że okej. Że się jeszcze nada, ale żołnierz? No ludzie. Szanujmy się. Żołnierz nie może strzelać, co popadnie, chyba że mu powiedzą, strzelać, co popadnie. Uuu, ale drifcior! Wróciłem. Dobra, także oficer Pączkowski, wam bardzo dziękuję za kolejny spędzony ze mną dzień. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Także do zobaczenia, moi mili, i cóż, do usłyszenia, nie? No. Cześć.